Hej, hej, witam Was bardzo serdecznie w nowym roku. Postanowiłem, że nowy rok postaramy się rozpocząć słodko, więc zapraszam na Pawłową. Przy okazji pamiętajcie o tym, żeby kliknąć w krowę i subskrybować kanał. Dzięki. Robimy Pawłową. Wlewamy 6 białek. Białka zaczniemy ucierać. Jak się troszeczkę ubiją, to dodamy 250 g cukru. Dodam jeszcze łyżeczkę octu winnego i łyżeczkę mąki wymieszanej. Wszystko dalej jeszcze ucieramy przez około 3-4 minuty. Mam już ubitą pianę na bezę. Teraz pozostaje mi tylko uformować ciasto. Tak wygląda gotowa beza, teraz trafi do pieca do temperatury 120 stopni na pół godziny, a później na kolejne 3 godziny zostawimy ją w 100 stopni. Tak wygląda gotowa baza do pawłowej. Trochę popękała po upieczeniu, nie przejmujcie się tym, tak się dzieje zawsze. Teraz przełożę ją na talerz. Czas na zrobienie kremu. Będziemy potrzebowali 350 ml śmietany kremówki i 250 g serka mascarpone. Dodam też kilka łyżeczek brązowego cukru. Jak widzicie, wrzuciłem już śmietanę. Dodam teraz kilka łyżeczek brązowego cukru. Myślę, że 4 absolutnie wystarczą. I włączam robota, żeby miksował. Później po kolei będę dodawał troszeczkę mascarpone. Śmietana jest już troszeczkę ubita, więc dodam trochę mascarpone. Powiedzmy tak połowę opakowania, czyli 125 g i dalej miksuję. Serek łączył się ze śmietaną, więc mogę dodać resztę. I to jeszcze przez około minutę będę tutaj ubijał. Krem jest już gotowy. Pięknie się ubił. Teraz przełożę go na ciasto. Okay, nakładam krem do bezy. Teraz trzeba wszystko delikatnie rozsmarować. Beza jest naprawdę delikatna, więc musimy uważać. Ok, teraz wyłożę na to owoce. Jak przyjrzyjcie się granatowi, to on ma w pewnych momentach taki tu pustki. Musimy go tutaj nakroić. W ten sposób. Zróbcie to zawsze nad zlewem, wtedy mniejsza szansa, że cokolwiek wybrudzicie. Wyciągamy tą część. Bierzemy miskę i odginamy. Owoce wtedy same wypadną w większości. To jest najprostsza droga do obrania granatu. Wszystkie inne troszeczkę zawodzą. I w ten sposób trzeba zrobić z każdą pozostałą częścią granatu. Czas na ostatni krok, dekoracje owocami. Ja użyję borówek amerykańskich, granatu i malin. Na sam wierzch jeszcze parę borówek. I na koniec parę listków mięty. Tak wygląda gotowa pawłowa. Jak widzicie, pawłowa jest bardzo prosta w wykonaniu, można by powiedzieć, że wręcz trywialna, a wydawałoby się, że to jest naprawdę trudny deser do wykonania.
Dzięki za pierwszy film w nowym roku, zapraszam na kolejne. Pamiętajcie o subskrypcjach, jak Wam się podobał film, kliknijcie łapkę w górę. I zapraszam oczywiście też na Facebooka, pojawiają się również inne pomysły niż tutaj. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie!